ciemny odlot. Piękna sprawa. Bardzo mi się podoba. Naprawdę dużo. Tutaj siedzą i nic nie robią. Będziemy na drodze leczyć, będziemy dokarmiać. Zobaczymy, jak na wiosnę będzie. Jutro otworzę, zobaczę, jak w środku jeszcze przybywa mleku zaszczepionego. Kitni już nie ma, bo było tak, że otwierały takie larwy trutni, które jeszcze się nie wygryzały, wyjmowały i wywalały. A osy zbierały tutaj. O, czyścicielki są. I po prostu zbierały te larwy, ucztowały. To jest pszczoła, która będzie szła do jesieni prawdopodobnie. Do zimy. Ona będzie zimować. Ponieważ nie będą przyrodziały cukru, nie będą podkarmiane, więc będzie w pełni sił. Kupają. Widziałem oblety z Kampinowskiej, ale to i było to. W przyszłym roku sobie zrobię jeszcze dwa takie super ciepłe ule, bo już będę sobie na spokojnie robił. I po prostu wezmę odkłady z nich. Nie ma co czekać, że rójka wyjdzie, ją złapię. Po prostu trzeba brać stąd odkłady. Pszczoła jest widać wspaniała. To mi się bardzo podoba. Jakieś rządzi. Jakieś gały stoczone od pasa w górę.